gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem. I znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Jacek grał, pasał akurat owce, szałacie spał. Nagle aniołowie z nieba mieli przytrudzeń, obudzili go, gdy spał. Obudzili go, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia czas wypełnił dni. Tam, gdzie sajenka razem z wydrobkami leży, dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Niech mi pastuszku jasną drogą mnie pochłonie, na niebie pierwszej gwiazdy las. A na niebie pierwszej gwiazdy las. Przybycie mędrców. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Yeah.
weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Ucieczka do Egiptu i rzeź niewinna. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które powiedział Pan przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go medycy zabiegli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem w całej okolicy i kazał mu zabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Ramach, płacz i jękiem. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Ukryć dziecię bezcenny i skarb.
jesteś dzieciem bezcenny i skarb. Powrót z Egiptu i zamieszkanie w Nazarecie. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czekali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroku: nazwany będzie Nazarejczykiem. Szczęścia, pomyślności
błogosławieństwa Bożego, opieki oraz aniołów oraz spełnienia noworocznych postanowień. W jasełkach wystąpili Maryja, Paulina Pawłuczuk, Józef, Bartosz Ziemic, Jezus, Mateusz Cieliński, Elżbieta, Patrycja Chory, Archanioł Gabriel, Anna Kulik, Anioł Katarzyna Pajnowska, Anioł Justyna Kowalik, Anioł Julia Kulek, Anioł Karolina Kaliszuk, pasterz Maciej Łukasz, pasterz Daniel Zartuk, pasterz Przemysław Kornacki, pasterz Andrzej Marczuk, król Kacper Bartłomiej Wyżycki, król Melchior Jakub Zieliński, król Baltazar Elbiza, Herod Konrad Górski, żołnierz pierwszy Zbigniew Strachota, debiut w teatrze, żołnierz drugi Łukasz Koczkowej, mieszkanka Betlejem Karolina Mućko, arcykapłan Adam Chorej, uczony w piśmie Sylwester Dorosz, kurzystka Patrycja Kozioł, pasterz Katarzyna Blicharz-Żelazowska, opiekun teatru, pasterz Wiesław Kujano, mieszkaniec Judei Agnieszka Mackiewicz, opiekun teatru, mieszkaniec Judei Anna Urbaniak, opiekun teatru, reżyser dzisiejszych wieczorów. Gwiazda Betlejemska, Sylwia Oszar, opiekun teatru. Chór Mariola Król, dziękujemy za przygotowanie chóru. Justyna Skobronek, opiekun teatru. Magdalena Ostasz, debiut w teatrze. Agnieszka Zielińska. Justyna Kosowska, psycholog, psychoterapia, debiut w teatrze. Bogusław Orzeł. Brawo! Andrzej Król, dziękujemy za aranżację muzyczną i efekty specjalne. Narrator Angelika Remes. Oraz narrator Grzegorz Golec. Dziękujemy panu Romanowi Kotowi za pomoc przy oświetleniu. Panu Pawłowi Żochowskiemu, dyrektorowi roku, za udostępnienie sali. Dziękujemy. Jeszcze Mateusz Zieliński to debiut w teatrze, więc... Witam serdecznie wszystkich, szanowny księże prałacie, szanowna dyrekcjo, szanowny teatrze, specjalnej troski, bo to jest największy zaszczyt być takim aktorem i w takim teatrze, kończąc święta Bożego Narodzenia, a to w polskim zwyczaju zaczęło się w 1226 roku, jak dobrze pamiętam, i niech tak trwa dalej.
Jest pięknie i serdecznie. Serce moje się ratuje, że mogę oglądać po raz który już was w tym teatrze. Natomiast jest to nie do zapomnienia. Tak miłych, dobrych specjalistów w sztuce występując, oglądając. I chciałem wam na nowym roku życzyć wszystkim, całemu teatrowi, gronu pedagogicznemu, panią dyrektorką, księdzu i wszystkim widzom dzisiaj zebranych. Dużo, dużo zdrowia, bo to jest, kochani, najważniejsze. Szczęścia, bo to jest najprzyjemniejsze. Dużo łask Bożych, opieki Matki Bożej, powodzenia w życiu rodzinnym, osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń. Szczęść Boże! A za to występ tak piękny, tak szanowny przekażę dzieciaczkom słodycz, która w małych ilościach nikomu nie zaszkodzi. Proszę bardzo. Ja Mateuszkowi, który odgrywał najważniejszą rolę Pana Jezusa, ofiaruję maleńki prezent, bo to tak wypada i poczęstuję. Stąd też nie będzie widać, więc tak sobie mogę z tego miejsca. Cud największy, który na ziemi się dokonał, to przyjście Jezusa Chrystusa. Sztuka życia polega na tym, żeby odkryć Chrystusa. Te dzisiejsze jasełka to jeszcze jeden dowód na to, że Chrystusa trzeba odkryć i przeżywać Jego życie w swoim życiu. Więc jestem pełen wzruszenia i uznania dla naszych wszystkich kochanych artystów i za wszystkich, którzy tak ich prezentowali i przygotowali. Dziękuję pani dyrektor Małonie Małgosi, pani Bożence za to, że o mnie pamiętacie i zapraszacie, żebym ja też pomyślał o tym, w jaki sposób Pan Jezus w moim życiu przychodzi i w jaki sposób mam Go ukazać. Jestem zawsze tym, który zwykle przy ołtarzu w kościele chcę powiedzieć, że Chrystus w naszym życiu wciąż jest obecny. Te misteria, które przedstawiacie, są najpiękniejszym znakiem tej prawdy, tego cudu. Odkrycie tego dokonuje się w różnych tajemnicach i przez różne sytuacje życiowe. Więc jestem pełen uznania dla waszej nadzwyczajnej szkoły i dla nadzwyczajnych artystów, dla waszych dyrygentów tej szkoły i wszystkich, którzy przygotowali tą sztukę. Włączyliście w to wszystkie tajemnice różańca, radosne oczywiście te tajemnice i całą Ewangelię i życie waszych kochanych dzieci. Więc wszystko to po mistrzowsku, na złoty medal. Jestem pełen uznania, gratuluję debiutu na pewno takiego pierwszego, gdzieś tam dwie czy trzy osoby, tutaj mówiono, że dokonały, a wszystkie to są już tacy wytrawni artyści. Więc wszystkim gratuluję i w imieniu nas wszystkich dziękuję. Dziękuję rodzicom, kochanym wam, którzy niesiecie w sobie to całą tajemnicę przychodzącego Boga w tych także trudnych tajemnicach. Więc niech na ten trud wychowania i wykrzesywania tych talentów Bóg błogosławi. Dziękuję najpiękniej jak można i niech was Bóg wszystkich ma w opiece i naszą szkołę i was drogich nauczycieli, wychowawców, a to przekazuję w geście uścisku składanej ręki pani Małgosi. Dziękuję. Dziękuję. Bóg.
Ja również powtórzę. Serdecznie dziękujemy. I życzymy, żeby ten rok 2017 był dla nas rokiem dobrym. Dziękuję wszystkim i czekamy na następne sztuki. Dziękuję bardzo.